Zostaliśmy poproszeni o porównanie tych dwóch liczb. Skopiowałem ten obrazek z ćwiczeń z Khan Academy Polski, więc nie mogę na to kliknąć, ale jeżeli w ćwiczeniu na stronie internetowej Khan Academy klikniecie w te strzałki, to pojawią się te trzy znaki do wyboru. Ja je po prostu tutaj napiszę. Porównujemy 2,7 i 2 i 17. Możemy to zrobić na parę sposobów. Możemy obydwie te liczby przekształcić na liczby mieszane. Na przykład 2,7 możemy przepisać jako 2 i 7 dziesiątych. I druga porównywana liczba 2 i 17 setnych. Obydwie te liczby zaczynają się od dwójki. Części całkowite są identyczne, więc możemy porównać tylko część ułamkową. Co jest większe? 7 dziesiątych czy 17 setnych? Jeżeli od razu tego nie widzicie, to możecie przekształcić te dziesiąte na setne. 7 dziesiątych, to to samo, co, jeżeli chcemy zamienić na setne, to mianownik pomnożymy razy 10, co zmieni dziesiątkę na setkę. I tak samo pomnożymy licznik razy 10, czyli 2 i 7 to to samo, co 2 i siedemdziesiąt setnych, a 70 setnych na pewno jest większe niż 17 setnych, czyli 2 i albo inaczej 2 i albo jeszcze inaczej 2,7 jest większe niż ta liczba. Większe niż. Zapisujemy symbol otwartą, większą stroną w kierunku większej liczby. Inny sposób jest taki, że możemy obydwie te liczby zamienić na ułamki dziesiętne, na liczby dziesiętne. Mamy 2,7 i możemy tak zostawić, bo to już jest liczba dziesiętna. A 2 i 17 setnych możemy zapisać jako 2,17, czyli 2 i 17 setnych. Możemy takie porównanie przeprowadzić na wiele sposobów. Możemy na przykład powiedzieć, że 2 i to to samo co 2 i 70 setnych. Tutaj mamy 70 setnych, a tutaj tylko 17 setnych, czyli liczba po lewej będzie większa. Ta liczba jest większa. Inny sposób jest taki. Zaczynamy od najwyższej pozycji, od pozycji jedności w tym przypadku. Obydwie liczby mają dwie jedności i to nam wiele nie mówi. Przechodzimy do pozycji dziesiątych i ta liczba ma 7, dziesiątych, a ta tylko jedną dziesiątą, czyli ta liczba jest większa niż ta liczba. Zróbmy kolejny przykład. Które z poniższych wartości są mniejsze niż 2,03 albo inaczej 3 setne? Każdy duży kwadrat odpowiada jednej całości. Jeden ze sposobów jest taki. Możemy wszystkie te liczby zapisać jako liczby dziesiętne. W pierwszej odpowiedzi mamy jedną całość, jeszcze jedną całość, a tutaj nie mamy całej jedności. Mamy całość podzieloną na dziesiąte. I zakreślonych kolorem mamy dwie dziesiąte. Czyli ta liczba to 2 i dwie dziesiąte. 1, 2 i 2 z dziesięciu równych części. A to jest równe 2,2. I jeżeli chcemy to porównać z 2,03, to możemy na przykład zapisać to jako 2,20, co oznacza 2,20. setnych. A 2 i 20 setnych na pewno jest większe niż 2 setne. Czyli to nie jest mniejsze niż 2,03, to jest większe niż 2,03. Czyli wykreślamy tę odpowiedź. Inaczej można tak to jest 2,2, ,2, czyli to samo co 2,20 setnych. Inaczej zapisaliśmy tę liczbę w ten sposób, a liczba, z którą porównujemy, to 2 i 3 setne. A 20 setnych to więcej niż 3 setne. Czyli znowu to nie jest mniej niż 2,03. W tej odpowiedzi mamy 2 i 12 setnych i całkiem użyteczny zapis, bo właśnie naszą pierwszą liczbę zapisaliśmy jako 2 i 3 setne. I widać, że część całkowita jest taka sama, a jeżeli spojrzymy na część ułamkową, to 12 setnych jest większe niż 3 setne. Czyli ta liczba również nie jest mniejsza niż 2,03. Zostało nam 23 setne. 23 setne można zapisać jako 23 setne albo tak, 23 setne. I może was kusić, żeby powiedzieć, że 23 setne to więcej niż 3 setne. Ale pamiętajcie, że mamy tutaj dwie całości. A tutaj nie mamy żadnych całości. Tu można powiedzieć, że jest 0 na miejscu jedności. A tu mamy jakąś cyfrę na miejscu jedności. Tu mamy dwie jedności, tu mamy 0 jedności. I nie ma już znaczenia, ile jest tutaj setnych. O ile jest ich mniej niż 100setnych, ta liczba na pewno jest mniejsza niż 2,03. To jest nawet znacznie mniej niż 1. To jest jedyna poprawna odpowiedź z tych trzech. Jedyna wartość mniejsza niż 2,03. Jeszcze jeden przykład. Uporządkuj następujące wartości od najmniejszej do największej. Jeszcze raz podpowiem, że to jest obraz z ćwiczeń z polskiej strony Khan Academy i tam można te liczby przeciągać za pomocą myszy. A tutaj zastanowimy się nad tymi liczbami, a potem po prostu zapiszemy je rosnąco. Zapiszmy je wszystkie jako liczby dziesiętne. To chyba najprostszy sposób. Ta liczba już jest zapisana jako dziesiętna. 2,59. 24 dziesiąte. Pomyślmy. To 24 przez 10. 24 przez 10 to to samo co 20 przez 10. Dodać 4 przez 10. 20 dziesiątych to dwie całości, czyli to jest to samo co 2 i 4 dziesiąte. Albo inaczej to samo co 2,4. 2 i 4 dziesiąte. Jeżeli teraz chcemy porównać to do 2 59 setnych, to możemy tu dopisać jeszcze 0 i przeczytać to jako 2 i 40 setnych. To wszystko są sposoby na przedstawienie 24 dziesiątych, ale możecie też powiedzieć tak. 10 dziesiątych to 1, 20 to 2, czyli 24 dziesiąte to 2 i 4 dziesiąte. Albo 2,4, albo 2,40, albo 2,40. Przyjrzyjmy się teraz tej liczbie 2,3. Możemy to zapisać jako 2,3. Jeżeli będziemy chcieli zapisać to jako setne, to będzie to 2,30 setnych, co można również zapisać jako 2,30. A powód, dla którego dopisuję tutaj 0, jest taki, że łatwiej porównać te liczby, jeżeli wszystkie zapiszemy jako setne. Porównujemy 2,59 setnych, 2,40 setnych i 2,30 setnych. Wszystkie te liczby mają na pozycji jedności 2, więc musimy się zająć pozycją dziesiątych. Widzimy, że tu jest najwięcej dziesiątych. 5 tu jest druga w kolejności liczba dziesiątych, 4 dziesiąte, a tu jest najmniej dziesiątych, 3 dziesiąte, czyli uporządkowanie od najmniejszej do największej, najmniejsza to 2 i co się równa 2,3, następna w kolejności będzie 24 co się równa 2,4 i ostatnia największa to 2,59. I jeszcze raz, wszystkie te liczby mają dwójkę na pozycji jedności i jeżeli przejdziemy do dziesiątych, to tu są trzy dziesiąte, tutaj cztery a tutaj pięć dziesiątych.